Pixar w pudełku. Wiecie już to i owo o średnich ważonych dla 2 i 3 punktów. Zobaczmy, co będzie, gdy etap wyśrodkowania przy użyciu punktów środkowych zastąpimy średnimi ważonymi. Wróćmy do ćwiczenia z podziałem i krzywą. Tylko że teraz będziemy mogli zmienić wagę już na etapie wyśrodkowania. Jedynki oznaczają, że wyciągamy zwykłą średnią. Podzielę boki jak zwykle, wytyczając ich środki. Teraz przesuniemy punkty o połowę odległości w stronę sąsiada po prawej. Spójrzcie, co będzie, gdy zmienię wagi na 2, 2 i 1. Podział. Wyśrodkowanie. Uogólnijmy to do wyciągania średniej z 3 punktów. Spójrzcie, co się stanie, gdy zmienię wagi na 1, 2 i 1. Teraz dzielę jak przedtem, ale podczas wyśrodkowania każdy punkt przesunie się w miejsce wyznaczone wagą 2. Sąsiad po lewej ma wagę 1 i sąsiad po prawej też 1. Ten punkt powinien przesunąć się mniej więcej tu, jak w przykładzie ze średnimi ważonymi. Jeśli podzielimy i znów wyśrodkujemy, efekt będzie taki. W ćwiczeniu oswoicie się z pojęciem podziałów ważonych. Powodzenia!